Jeśli już ogarnęliście wstęp i zwrotkę, to chciałbym Wam teraz zagrać i zaśpiewać tą zwrotkę w takim w miarę wolnym tempie, żebyście posłuchali, jak się do tego śpiewa, ale oczywiście zanim zaczniecie śpiewać, to naprawdę musicie idealnie to już grać, ok? Posłuchajcie, najpierw jest ten wstęp. W tym wstępie wchodzi przejście właśnie, posłuchajcie. I teraz właśnie zajmiemy się tym przejściem. Ono jest banalnie proste, naprawdę banalnie proste. Akordy jakie macie, to akord A-moll, akord G-dur, z powrotem akord A-moll, akord F-dur i akord G-dur, tak? Czyli A, G, A, F, G. I teraz na akordzie A-moll gracie normalnie, bicie, fajnie, że jesteś. Na akordzie G-dur również bicie, fajnie, że jesteś. Znowu akord A-moll, znowu fajnie, że jesteś. I teraz F-dur i G-dur. Tutaj troszeczkę zrobimy inaczej, bo zagramy sobie F-dur, dół, góra, ok? I później dwa takie szybsze uderzenia dół, góra w trakcie zmieniania na F-dur. To pozwoli nam usunąć tą taką dziurę pomiędzy tymi akordami, bo gdybyśmy zrobili tak, posłuchajcie. Słyszeliście? Pomiędzy tymi dwoma akordami była dziura. A czasem podczas zmieniania akordów, podczas grania, wrzuca się takie dodatkowe uderzenia, żeby wypełnić te dziury. Czyli zobaczcie, jest dół, góra i teraz szybsze dół, góra. Podczas zmiany akordu, zobaczcie jeszcze raz. Dół, góra i akord G-dur jeden raz w dół. Jeszcze raz sama końcówka, F-dur, G-dur. Dół, góra i akord G-dur. Posłuchajcie od początku, A-moll. G-dur. A-moll. Disappear now when I'm dół, góra, dół. Ok? I to było przejście, czyli w tym momencie już potraficie zagrać wstęp, później zwrotkę, znowu wstęp, później zwrotkę, znowu wstęp. I po tym wstępie nastąpiło właśnie to przejście, które jest zatrzymane na akordzie G-dur. I teraz będzie wchodził refren. W refrenie nie ma tak naprawdę nic również trudnego. Tutaj też będziemy grali sobie akordami. Oczywiście będzie akord F-dur, ale z akordem F-dur już przez kilka dobrych lekcji walczyliśmy, także myślę, że akord F-dur Wam już zdecydowanie wychodzi. Ok. Jeśli chodzi o refren, to mamy tutaj takie akordy jak akord C-dur. Najlepiej, żebyście wzięli oczywiście kartkę i sobie to zapisali. C-dur, później akord G-dur, akord A-moll, akord F-dur i akord G-dur. Ok? Posłuchajcie sobie, jak leci refren. I'm here without you, baby. But you still with me in my dreams. Think about you, baby. And I think about you all the time. I'm here without you, baby. But you still with me in my dreams. Tonight, wchodziła sobie zwrotka połączona ze wstępem, ok? Czyli na akordzie C-dur jedziemy cały schemat, fajnie, że jesteś. Na akordzie G-dur również cały schemat, fajnie, że jesteś. Na akordzie A-moll również to samo. I teraz tutaj jest F-dur i G-dur i tu sobie zagramy tak dosyć prosto również. Dół, 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 góra, ok? Czyli dół, dół, dwa razy w dół i później dół, góra szybsze, tak? Dół, 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 góra i na akordzie G-dur również. Dół, 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 góra. Ok? Zobaczcie jeszcze raz od początku, jak to będzie już wyglądało. G-dur. A-moll. Dół, 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 góra. Dół, 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 góra. I znowu C, bo refren jest podwójny. F-dur, dół, dół,
następuje sobie, tutaj jest troszeczkę zmiana, bo nie jest wstęp, tylko w tym momencie w oryginale tam wchodzi perkusja, jak sobie posłuchacie po pierwszym refrenie. I tam jak wchodzi po pierwszym refrenie ta perkusja, to gitara gra zwrotkę i dopiero wstęp, czyli w odwróconej wersji, czyli jest... I teraz dopiero jest przejście. I dopiero po tym przejściu następuje zwrotka, ok? Czyli pamiętajcie, jeśli będziecie chcieli śpiewać sobie drugą zwrotkę, to po pierwszym refrenie gracie zwrotkę bez śpiewania, wstęp i dopiero wchodzi zwrotka z wokalem, ok? Jeszcze została nam jedna rzecz. Bridge. Czym jest bridge? Bridge jest połączeniem dwóch refrenów w utworze. Zazwyczaj, jeśli przyjrzymy się budowie utworów, to utwory wyglądają w ten sposób, że najpierw mamy wstęp, po wstępie mamy zwrotkę, po zwrotce mamy refren, po refrenie mamy drugą zwrotkę, po drugiej zwrotce mamy znowu refren i po właśnie drugim refrenie następuje bridge, czyli dodatkowy taki motyw instrumentalny lub może być wykonywany również z wokalem. Akurat w tym wypadku jest, w tym utworze jest z wokalem. Okay? Czyli to jest dodatkowy taki motyw, który jest jeden raz zazwyczaj w utworze. I chciałbym, żebyście posłuchali, jak brzmi ten bridge i zaraz Wam podam do niego akordy. Nastąpił refren i refren możecie sobie zaśpiewać dwa razy, jeśli chcielibyście zrobić już totalnie, całkowicie cały kawałek, czyli wstęp, zwrotkę, refren, bridge, ok? Więc tak, jeśli chodzi o bridge, jak już zapewne zauważyliście, są cztery akordy. Mamy akord A-moll, następnie akord C-dur, cały czas w biciu, fajnie, że jest cały skeban na każdym akordzie, G-dur. Co chciałem Wam pokazać w tym utworze, czyli pokazałem Wam wstęp, jak grać, pokazałem, jak zagrać zwrotkę, jak zagrać refren i jak zagrać ten dodatkowy motyw, który występuje zazwyczaj w utworach, który jest łącznikiem pomiędzy dwoma refrenami, czyli tak zwany bridge. Mam nadzieję, że nauczycie się tego utworu. Jeśli byłyby jakieś problemy, mielibyście jakieś pytania, zawsze możecie wejść na nauczsiegrać.pl i w dziale kontakt możecie wysłać do mnie maila. Zawsze postaram się Wam odpisać, jak tylko znajdę chwilę wolną czasu. Także zapraszam Was do kolejnego głosowania, na kolejne głosowanie, żeby Was trochę bardziej zachęcić do wejścia na stronę internetową, żebyście zobaczyli, jak wygląda, być może żebyście założyli konto na stronie i pobrali sobie darmowego e-booka, a za jakiś czas zakupili kurs, który mam nadzieję, że niebawem się ukaże, więc wchodźcie na stronę Naucz się grać i z formularza kontaktowego prosiłbym Was, żebyście wysyłali do mnie mailem propozycje utworów do kolejnego Głosuj i graj. Zmieniamy formę komentarzy na Facebooku. Wysyłajcie teraz maile ze strony Naucz się grać. W ten sposób może bardziej Was zachęcę do tego, żebyście weszli na tą stronę i zobaczyli, ile czasu poświęciłem i czy Wam tak naprawdę podoba się ta strona po tym czasie, który czekaliście na nią. Do zobaczenia w następnym Głosuj i graj.